Nie ma żadnej amatorki. W czymś takim. Jazda! Jecha! Willy trochę. Ale mnie wysrało. Dobra. To tu? Jest pierwsza awaria. No ale jest naprawdę potężnie pogięty. Hej tu! W dzisiejszym odcinku jesteśmy gdzie? W Smarku. Dokładnie tak, na single trackach będziemy tutaj jeździć. No i ogólnie będzie fajnie, bo zobaczycie, to będzie taki vlog dwudniowy, jak rozbijamy swój obóz. Pewnie będzie na pewno fajnie. No i oczywiście ja jestem na Munie, więc będą tak naprawdę pierwsze testy. Sebol jest na swoim norko jakim? Fluid 27,5 cala. Ogólnie jest zarąbiście i idziemy rozkładać swój obóz. Wypakowujemy się. Nie pod nogi. Tutaj jest bardzo potrzebna rzecz, czyli skrzynka z narzędziami. Tutaj są wszystkie przelotki części do GoPro. O, namiot. Namiocik. Do tego właśnie chcieliśmy się dokopać, bo jest to namiot. Sebol może coś o nim powiedzieć? No, to ogólnie wielki namiot. Dwukomorowy. Z przedsionkiem. Więc myślę, że zarąbiście. 4,40 długości. Wow! Dobra, czyli tak, tutaj mamy jedną sypialnię, tutaj mamy drugą. A tutaj mamy główny, że tak powiem, cały stelaż tego wszystkiego. Mhm. Pojawił się pierwszy problem. No, po 5 minutach rozkładania tego wyciągnęliśmy wszystko i ogólnie są takie dwa kijki, powinno ich być z 20. Bo naprawdę ten namiot jest ogromny i teraz w sumie to nie mamy co zrobić. Mamy jeden nasz mały namiot, na razie czego, który wzięliśmy, ale tak naprawdę no to gdzie mamy się teraz podzieć w małym tak naprawdę dwuosobowym namiocie w czwórkę? Jeszcze rowery do tego są. No jest mały przypał. Nie powiem, że nie. Teraz trzeba coś wykombinować. Więc widzimy się, jak już coś ogarniemy. 2000 years later. Nie ma żadnej amatorki. Badyli wspierających namiot zabrakło, jak widać tutaj konstrukcja. Konstrukcja na silver tape'a. Tu się będzie wszystko trzymało, tutaj mamy kija. Lepszy niż fabryczny. Lepszy niż z fabryki wyszedł i patrzcie, no stoi, nie? Nice. No i teraz gdzie my będziemy spali przez dwie noce? W czymś takim. Pokażę wam to z daleka, to wygląda tak. A tam dla porównania macie sobie namiot, który tak naprawdę podobny, który powinien tak wyglądać. A nasz wygląda tak. Ogólnie jest super, już prawie ciemno. Śpimy w takim ubocie, jest git i do zobaczenia jutro na traskach. Obudziliśmy się. No, ulep naprawdę stawia dzielnie opór, bo naprawdę kurde trzęsie. O, o, cały się trzęsie. O kurde. Jo. Nocy jeszcze mocniej wiało, bo teraz jakoś to się uspokoiło. Tam jest jeziorko. Teraz idziemy się wykąpać. To jest taki mały pump track. Ten pump track jest spoko. Poranna toaleta, wchodzimy. No dalej, kąpcie się. No trochę zimno. No, jakie zimno. Mordzia pa, ja ci pokażę, jak to się robi. No pa. Not bad, not bad. I poszedł. Ale ciepło. Aha, ciepło, kurde, 5 stopni. Nie no, jest git. Czyli wykąpani, poranna toaleta zaliczona. Można iść na rower, ale zanim śniadanie. Jesteśmy już po śniadanku, jak było? Super, śniadanko pyszne. Więc co, teraz szykujemy się i idziemy na rower. Tak? Dokładnie tak. I zobaczycie najlepsze momenty z roweru. Sebol też ma GoPro, będzie miał GoPro na kasku, więc będzie gituła. Więc co, jedziemy. Jedziemy! Ju! I co, zaczynamy jazdę. Najpierw wheelie trochę. Och, można tak jechać i jechać. No ogólnie pierwsze jazdy na Munie. Bardzo fajnie, przyjemnie się jeździ. Jak na razie zobaczymy. Czekam na jakieś większe skoki łomot, bardziej po korzeniach, kamieniach. Tatuś, bo ja tak gadam tutaj, jak mi się jeździ na Munie. Zapomniałem, że ty też masz Muna i jeździsz pierwszy raz. Jak tobie się jeździ? No wiesz co, no jak na razie mogę powiedzieć, że fajnie, aczkolwiek przód zupełnie inaczej chodzi. Zupełnie inaczej chodzi niż kanion. Aha, trzeba się przyzwyczaić. O, inna geometria, wszystko inne. No dokładnie.
ale jedziemy dalej. Ale jedzie się fajnie. No to teraz podjazd mega długi asfaltem. Zobaczymy, jak poradzę sobie na enduraku. Jak tu byłem na trailu, to nie miałem żadnego problemu. Nie jest łatwo, nie? Co, widzimy się na górze. A few moments later. Jesteśmy już po podjeździe, jakie odczucia? Naprawdę gratki, żółwik, byłeś pierwszy, zasłużyło ci się, ale no jednak jak byliśmy tutaj na X-cekach, to było łatwiej. No. A do tego, kurde, ja mam takiego laczka szerokiego, że to też, wiesz, opory. No, ale co, teraz zasłużony zjazd będzie. A nagroda po pedałowaniu jest jaka tutaj? Beczka. Beczka, czyli i tak naprawdę... Beheróweczka. Beheróweczka też, na trzy nóżki. Oczywiście restauracja jest zrobiona w kształt wielkiej beczki, którą pokażemy wam, jak tam dojedziemy, ale na razie asfalcikiem kawałek. I co, Willy? Rąbaniutki. Dobra. No to co, czarna trasa. Uwaga! No niezbyt przyjemnie, nie? Szeroka kiera, to tu naprawdę nie jest łatwo. Step upik. Ale step up. No! No i teraz chwila przerwy, jest strumyczek, można sobie pomoczyć buzię. O, ale dobrze. No i teraz Sebol. O, i tutaj były jastupki sobie moczy. Można. No i mamy czerwoną traskę. Jedziemy tym razem za Sebusiem. Na prawa na rowie! Stój wuja! Na prawa na rowie! Jest. Sepkowi łańcuch spadł. Żółwik wuja. Dobra. Jazda! Jecha! Ale mnie wysrało. O. Teraz jest szybko. Udało się. No i dlatego to się nazywa beczka, bo patrzcie, wielka beczka jest tutaj. Tak, więc na kofolkę, na jedzonko, jakąś czosneczkową zupkę i jazda z powrotem. Jest pierwsza awaria, zobaczcie, łańcuch jest tutaj w którymś miejscu krzywy. Jest mega zajechany, więc co, trzeba to naprawić. Kurde, zobaczcie to, jak tu jest krzywy łańcuch. Czyli Sebol, musiałeś coś przywalić, nie, albo jak nie ci... Przywali. Jak nie, spadła, nie mu spadł łańcuch. I szurał? I na korbie go przekrzywił. A, no to rozwaliłeś tak łańcuch. Tak go złamałeś najprawdopodobniej wtedy właśnie. Tej, co tu się stanęło? O kurde. Dobra. To tu. Szybka naprawa. Dobra. No ale jest naprawdę potężnie pogięty, więc co? Dwa klucze oczkowe, no i próbujemy to naprawić. To nie jest klucz oczkowy. Słucham? To jest klucz oczkowy. A co to jest? To jest płaski. Naprawiamy płaskim, a ogólnie jest z drugiej strony także klucz oczkowy. Czyli tak zwanym płaskooczkowym. Płaskooczkowym kluczem to naprawiamy.
Nie ma opierdzielania, tylko jemy i wracamy. No i wyjechaliśmy z beczki, najedzeni, napici. Teraz ciśniemy pod górkę. My z Sebusiem młodym się wyswaniliśmy, bo wyjechaliśmy szybciej, jak ojcowie się jeszcze zbierali. Żółwik. Ło, sorry. Już ostatnia prosta do domu, więc teraz szybko wam podsumuję. Ogólnie zarówno czarna, jak i czerwona trasa nie była ciężka. Powiem wam, że na XC-ku by było to do przejechania, a na enduro jak byliśmy, to tylko i wyłącznie zrobiliśmy sobie dobrze, ponieważ dzięki temu, że enduro jest cięższe i bardziej siła wchodzi w zawieszenie, no to bardziej się zmęczyliśmy, przez to weszło nam to na pewno w kondycję. A co do bota, czyli w sumie naszego namiotu, którego nie można nazwać namiotem, spało się naprawdę kiepsko. Nie dość, że było to pod dużym kątem, więc jeden na drugiego spadał. Nie spał się zbytnio komfortowo. W ogóle w nocy nas zaatakowały mrówki, bo nasz bot nie był zbytnio szczelny, więc Dua Lipa podwójnie przypał. No i jeśli ktoś się wybiera na single tracki do smerku, szczerze mogę polecić. No i co? Jedziemy do auta. Okej. Już przebrani, idziemy się kąpać. Co, wykąpani? Zajebiście, jest cieplutka woda. I teraz robimy sobie jakieś ognisko, obiadek, gdzieś pojedziemy. I jutro na rokietnicy, więc oczekujcie filmu. No i to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo! Elo!